Cześć, witam Cię w 93. odcinku podcastu internetowych sprzedawców. I w tym odcinku zajmiemy się bardzo ważnym problemem, który cały czas gdzieś tam do mnie wraca. Może nie jest to mój problem, ale wielu moich klientów. Jak pokonać lęk przed nagrywaniem wideo, a bardziej też nagrywaniem i publikowaniem wideo. Dlaczego to jest tak ważny problem? Dlatego, że wchodzimy bardzo mocno w erę wideo. Mamy teraz TikToka, który jest najczęściej pobieraną aplikacją na świecie. Mamy Instagrama, który przeistacza się w TikToka, który twierdzi, że no jest. Zdjęcia już są przeżytkiem i wszystko idzie w kierunku wideo. Mamy relacje, które możemy w łatwy sposób nagrywać i opowiadać o naszym biznesie. Mamy YouTube'a, który jest świetnym narzędziem do tego, żeby właśnie edukować swoich klientów i w taki sposób poprzez przyciąganie osób z naszej grupy docelowej za pomocą edukacji po prostu im sprzedawać. Ostatnio jeden z ekspertów zapytany o to, jaki content poleca na LinkedIn'ie. No i powiedział wtedy, że 99% contentu, który tworzy, a jest doświadczonym twórcą na LinkedIn'ie, to jest właśnie content wideo, gdzie gdzie 99% to są właśnie porady, edukowanie swojej grupy docelowej. No i żeby to zrobić szybko, łatwo i przyjemnie, potrzebujemy wideo. Czyli materiał wideo jest już nieodzownym narzędziem pracy każdej osoby, która chce tworzyć content, która chce rozwijać firmę, no bo materiały wideo będą dominowały teraz, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie tych angażujących treści. Zresztą jeżeli ktoś ustawia płatną reklamę, na przykład na Facebooku, no to też coraz częściej mówi się o tym, i coraz częściej mówią o tym statystyki, że wideo sprzedaje o wiele lepiej. Czyli te reklamy wideo, szczególnie te pionowe, które świetnie będą się wpasowywały, czy w relacje na Instagramie, czy właśnie w rolki, no to właśnie to wideo sprzedaje najlepiej. Więc no, siłą rzeczy musisz zacząć nagrywać wideo. Nie tylko dlatego, że musisz, bo chcą tego twoi odbiorcy, ale też z drugiej strony jest to najszybsza i najbardziej taka nieangażująca naszego czasu forma kontaktowania się z naszą grupą docelową. Czyli żyjesz w takim momencie, prowadzisz biznes w takim momencie, gdzie za pomocą telefonu, który trzymasz w dłoniach, Możesz bardzo łatwo bez angażowania dodatkowych godzin opowiedzieć o tym, co się dzieje w Twojej firmie, przekazać wiedzę swoim potencjalnym klientom, komunikować się ze swoją grupą docelową bez montowania, bez stracenia czasu na jakieś super materiały wideo, tylko po prostu bierzesz telefon i opowiadasz. Nigdy w żadnym innym czasie prowadzenie marketingu w internecie nie było tak proste. I oczywiście, ja to mówię z mojej perspektywy, dla mnie jest to bajecznie proste, ale z drugiej strony zauważam poprzez różne konsultacje czy na żywo, czy na Zoomie, czy właśnie na przykład w Akademii Social Media, wiele osób po prostu ma te blokady przed mówieniem, przed pokazywaniem się, przed nagrywaniem materiałów wideo, więc postanowiłem dzisiaj dać Ci to koło ratunkowe, pomóc Ci w tym, żeby właśnie przekonać Cię do nagrywania wideo, i pokazać Ci dać ci takie metody, dzięki którym będzie Ci to wideo łatwiej nagrywać. Jak dobrze już policzyłem, to nagrywam wideo, materiały wideo chyba już ponad 13 lat. Przychodzi mi to z łatwością, i też chcę ci powiedzieć, skąd się ta łatwość u mnie wzięła, jak to wszystko wyglądało, więc w tym odcinku podcastu poprowadzę Cię za rękę i przekonam Cię do tego, że warto nagrywać wideo i pomogę Ci przełamać te wszystkie blokady, które powodują, że jeszcze tych materiałów nie nagrywasz, bo nagrywasz się bardzo mało. Na początku opowiem Ci, jak zaczęła się moja przygoda z nagrywaniem, być może to będzie też dla Ciebie sugestia. Pierwsza myśl, tak sobie. Wróciłem gdzieś tam do wspomnień, kiedy się u mnie zaczęły te nagrywki, czyli pierwszy materiał wideo. To pierwszy taki oficjalny materiał wideo to było nagranie na YouTube, gdzie w sumie zrobiłem prezentację i dograłem do tego głos. No i pamiętam, że zajęło mi to kilka dobrych dni, zmontowanie tego wszystkiego. Dodatkowo zostawiłem to nagranie, ono tam gdzieś jest i jak teraz sobie je gdzieś tam odsłuchuję, no to na przykład można zauważyć, że po pierwsze mówię tak, takim brakiem pewności siebie, czyli mówię o wiele ciszej, mówię o wiele wolniej, i mówię z mniejszym przekonaniem. Więc to jest też dla ciebie taka lekcja, że każdy mistrz był kiedyś do bani. czyli kiedyś trzeba zacząć, i, no, i trzeba nagrać tego bardzo dużo, żeby w miarę już być z tego zadowoloną osobą, aczkolwiek to no, tutaj kiedy to u Ciebie pojawi się ten element, że już OK, nawet nie zwracasz uwagi na to, że nagrywasz, nie wiem, kiedy to będzie. Aczkolwiek u mnie to było chyba dosyć szybko. Z drugiej strony, ja już miałem doświadczenia z nagrywaniem, gdzieś tam w młodości bawiliśmy się, eksperymentowaliśmy z jakimiś tam powiedzmy filmikami krótkometrażowymi. Gdzie montowano to na jakichś dwóch tak zwanych magnetowidach, kasety VHS i tak dalej. No i mój plus był taki, że od młodzieńczych lat gdzieś tam występowałem na scenie, miałam zespół rokowy, nawet kilka zespołów rokowych, więc po prostu występowałem na scenie, ja to uwielbiałem, nie trzeba było mnie przekonywać, żeby stanąć przed ludźmi i zagrać, czy zaśpiewać. Więc później przemawianie i prowadzenie szkoleń to było już poziom trochę niżej, bo no, śpiewanie i granie chyba jest bardziej stresujące niż prowadzenie szkoleń, szczególnie opowiadanie o, tym, co się kocha robić. No i tutaj uważam, że to jest jakby clue tego wszystkiego, że jakby ja w którymś momencie zrozumiałem, jak zacząłem to sobie analizować, że u mnie nagrywanie wideo nie działało na takiej zasadzie, że no musisz się przekonać do nagrywania wideo, musisz pokonać lęki, tylko bardziej polegało na tym, że ja chcę jak najszybciej nagrywać i w ogóle nie myślałem o tych lękach, bo było tyle we mnie fajnych rzeczy, które chciałem przekazać ludziom, chciałem zmienić jakby swój styl życia, chciałem właśnie żyć w taki sposób, jak amerykańscy marketerzy, którzy właśnie nagrywali swoją wiedzę i sprzedawali w postaci. Kursu VOD to dla mnie była tak ekscytująca, tak podniecająca wizja, że nie będę musiał ciągle pracować za pieniądze, tylko będę mógł sobie coś nagrać, będę mógł się dzielić swoją wiedzą, zdobywać subskrybentów, zdobywać sobie społeczność, która będzie wokół mnie no i później tym osobom proponować już ten wyższy poziom, czyli powiedzmy płatny kurs. I to była dla mnie tak niesamowita wizja, taki game changer, taka możliwość zmiany swojego stylu życia, że będę miał więcej wolnego czasu, będę mógł raz coś wykonać i później. To będzie pracowało na mnie latami, że ja nie musiałem siebie przekonywać, tylko po prostu chciałem to zrobić jak najszybciej i chciałem robić tego jak najwięcej. I dzisiaj, tak przygotowując sobie ten podcast, przemyślałem sobie te wszystkie sprawy i czy to było 12-13 lat temu, czy to jest teraz, u mnie ta pasja pozostała. Ja cały czas mnie to wszystko kręci, ja sobie wstaję rano i czytam jakieś tam komentarze na Instagramie, czy pytania i już mam pomysły na to, jaki filmik, jakiego Reelsa, jakiego TikToka mogę nagrać, więc to się w ogóle nie zmieniło. Ja cały czas mam tyle fajnych rzeczy w głowie, tylko. Przemyśleń, tyle nowych rzeczy do pokazania, tyle osób, którym mogę pomóc, że po prostu to mnie nakręca. I myślę, że tutaj to dla, dla kogo to robisz, dlaczego to robisz, ta twoja misja, że chcesz pomóc innym, skoro ty masz wiedzę i możesz się nią dzielić, uważam, że to jest o wiele ważniejsze niż jakieś tam sprawy techniczne, bo nagrywanie storiesów, relacji, gdzie tam sobie idę gdzieś na spacerze i opowiadam, czy nagranie właśnie rolki TikToka, gdzie robię to w 2-3 minuty, do tego nie potrzeba jakichś wielkich umiejętności technicznych ani sprzętu, gdzie coś całkowicie innego się odbywa, gdy nagrywamy na YouTube, a teraz nie musisz nagrywać na YouTubie, albo możesz nagrywać właśnie shorty, czyli krótkie, niedoskonałe materiały wideo, które będą trwały do minuty i to jest właśnie fenomenalne, to jest kolejny znak tych czasów i dlatego tak bardzo chcecie zmotywować do tego, żebyś zaczął albo zaczęła nagrywać i robiła to z pasją, robiła to, czy też robił to systematycznie, wielokrotnie i przez wiele, wiele lat, miesięcy czy też lat, bo wtedy dopiero to będzie miało fajne efekty, czyli wystarczy swoją grupę docelową edukować, czyli dowiedzieć się do kogo ty przemawiasz, komu chcesz opowiedzieć o swoich umiejętnościach, przekazać mu swoją wiedzę, i wtedy przyciągniesz właściwe osoby, a sprzedaż już będzie tylko formalnością. Więc, jeżeli jesteś osobą, która się, powiedzmy, zna na zdrowym odżywianiu, no to wystarczy przez miesiące, lata opowiadać o tym, przekazywać swoją wiedzę, czy za pomocą shortów TikToka, czy YouTube'a, czy też Instagrama, i zbierze się i tak wokół ciebie bardzo fajna grupa ludzi, którzy chcą tej wiedzy, potrzebują takiej pomocy, przyciągną jeszcze ze sobą inne osoby, polecając. Cię i wtedy już możesz sprzedawać wszystko, co będzie jakby uzupełniało to twoją wiedzę, którą właśnie przekazujesz na temat zdrowego żywienia, sylwetki, pielęgnacji skóry, forexu, bo tutaj sobie wypisałem kilka branż moich klientów, więc wystarczy opowiadać, dzielić się wiedzą, edukować w danym zakresie, a przyciągniesz tylu klientów, że no nie będziesz w stanie ich obsłużyć. No i gdy już opowiedziałem ci trochę taką moją historię i to, co mnie najbardziej napędza do nagrywania, wskazując na to, jaka to jest szansa dla ciebie, jeżeli chodzi właśnie o nagrywanie materiału, no to chcę Ci teraz opowiedzieć o tym tych sposobach, tych technikach mentalnych, które pomogą Ci przełamać właśnie taką barierę przed nagrywaniem wideo. Tutaj mówiliśmy nagrywaniem przed kamerą, ale tak naprawdę w większości chodzi tu już o to, że po prostu mówimy coś do telefonu. I ja też dzisiaj miałam taką rozmowę, że w wielu przypadkach. Każdy z nas tutaj rozmawia na przykład przez telefon z jakąś swoją koleżanką czy jakimś swoim kolegą, i wtedy jesteśmy świetni i możemy rozmawiać godzinami. Ale gdy mamy powiedzieć, na przykład nagrać to w relacjach i puścić to w świat, to wtedy już nie, ja się boję, jestem przerażony. Więc tak naprawdę my i tak występujemy przed tą kamerą, przed tym bardziej mikrofonem, i tak robimy to wśród znajomych. Ale w momencie, kiedy mówimy sobie o tym, że o, opublikujemy to, no to już wtedy się zaczynają te bariery. Więc też to już nam coś tłumaczy, dlaczego mamy ten opór, dlaczego mamy te lęki przed nagrywaniem i publikowaniem materiałów w internecie. Więc pierwsza taka bardzo prosta technika, żeby wyćwiczyć sobie tą umiejętność, przełamać tą barierę przed nagrywaniem materiału wideo na telefonie, to jest to, żeby zacząć się nagrywać dla rodziny. Czyli możesz po prostu nagrywać jakieś wiadomości, które chcesz na przykład napisać na Messengerze, przykładowo swojemu synowi, córce, czy mężowi, żonie itd. Więc zamiast może tym osobom napisać, zacznie na przykład nagrywać. Tak? To jest dosyć popularne, ja na przykład nie lubię, Odsłuchiwać bardzo często piszę do tych osób, które mi wysyłają wiadomości głosowe, żeby napisały, no bo ja szybciej czytam niż odsłuchuję, ale może być to ten pierwszy, takie pierwsze kroki, tak? Czyli gdzieś tam nagrasz swój głos, wejdziesz już w tą taką rolę, że trochę innej komunikacji, nie takiej, że powiedzmy coś wysyłamy i, i to jest w formie tekstowej, tylko wreszcie nagrywamy, tak? Gdzieś tam będziemy nagrywali swój głos. Później możesz wysyłać właśnie e, takie informacje za pomocą wideo. Tutaj może być też Snapchat, to, ile chce się go zainstalować, bo on właśnie służy do takich wysyłania wiadomości, w sumie wiadomości wideo. Dlatego też może tutaj dla mnie jest trochę taka pocieszająca sytuacja, że właśnie ci młodzi ludzie, którzy sobie tam na tym Snapchacie wysyłają takie krótkie wiadomości, wideo, które tam znikają po 24 godzinach, no to właśnie może to pokolenie będzie im łatwiej nagrywać wideo, bo jakby no ich je, jest to u nich ta forma komunikacji. Oczywiście tutaj są dwie szkoły. Pierwsza szkoła to jest taka, że po prostu kopnij się w tyłek i idź i nagrywaj. Taki, wiesz, rzucenie cię na głębokie wody. I czasami, no czy myślę, że w większości to będzie o wiele lepiej działało, niż takie męczenie się małymi krokami, ale jeżeli ktoś nie jest w stanie tak rzucić się na głęboką wodę i ta myśl, że opublikuje jakiegoś storiesa, relacje już teraz, już jutro go paraliżuje, no to właśnie może zrobić sobie to takimi małymi krokami. Czyli nagrywaj siebie dla rodziny, możesz wysłać sobie w to w relacjach albo na przykład na Messengerze i po prostu sobie ćwicz. Czyli małe kroczki jak się już do tego przyzwyczajisz, możesz właśnie przejść na ten poziom publikowania sobie w tych relacjach. Drugi pomysł to jest to, żeby używać dyktafonu. Ja na przykład notuję swoje pomysły w notatniku na iPhone'ie aczkolwiek niektóre osoby po prostu sobie nagrywają swoje pomysły, przemyślenia na dyktafonie, który jest wmontowany w iPhone'a. No i o co chodzi z tym dyktafonem? No właśnie chodzi o to, że nagrywając się na dyktafon przyzwyczajimy się do swojego głosu. To jest jedna z kolejnych barier, która powoduje, że ludzie nie nagrywają. To jest to, że często mi tak mówią, że Mirko, ja nie lubię swojego głosu. To wynika z tego, że po prostu nasz aparat słuchowy, nasze uszy są całkowicie nieprzystosowane do tego, żeby słuchać nas. One są tak zbudowane, tak są usytuowane, że bardziej powinniśmy słyszeć inne osoby, dlatego nasz głos po nagraniu brzmi całkowicie inaczej, no bo jest ten nasz głos, który my słyszymy jest zniekształcony, bo nawet samym tym, że rezonuje całe nasze ciało, gdy mówimy, a ten głos odsłuchiwany nasz jest po prostu takim suchym, nagranym głosem. Do wszystkiego po prostu trzeba się przyzwyczaić, podejść do tego z miłością i akceptacją do siebie, no bo tutaj też jakby lęk przed nagrywaniem wideo też obnaża wiele naszych lęków, kompleksów, które są całkowicie nieuzasadnione, no i też to powiem troszeczkę później, że jeżeli Boisz się nagrywać wideo, boisz się publikować, to tak naprawdę jest to taki papieroklakmusowy lakmusowy, taki sygnał, że no wiele rzeczy masz w życiu do przepracowania, bo to nie chodzi tylko o to, że tracisz tą szansę, że nie wypromujesz się za pomocą tych nowoczesnych kanałów, tylko tracisz wiele innych szans w swoim życiu, a wideo, to, że się boisz nagrywać wideo, to jest tak jakby pewien wynik twoich kompleksów, twoich obaw no i po prostu to trzeba przepracować, bo tracisz wiele w życiu szans, a to, że nie nagrasz wideo, to jest tylko jedna z tych szans, które tracisz. Trzeci taki krok, żeby sobie pomagać w nagrywaniu wideo, żeby przejść w końcu do nagrywania wideo, to jest to, żeby zacząć stopniowo przemawiać do coraz większej grupy osób. Jeżeli na przykład prowadzisz powiedzmy salon kosmetyczny, czy wykonujesz jakieś, jakieś prace właśnie w takim zakresie i przykładowo szkolisz albo przekazujesz swoje wie swoją wiedzę jakiejś jednej osobie, no to po Staraj się o to, żeby na przykład zacząć przekazywać tą wiedzę trzem osobom, tak? Nie, nie mówię tutaj o wystąpieniu publicznym przed 300 osobami, tylko na razie powiedzmy dwie, trzy. I później sobie możesz to zwiększać. Jeżeli nauczysz się mówić na przykład do dwóch, trzech osób, które ciebie notują, tak? I, I przemawiasz do nich i sobie to uświadomisz, to myślę, że też później przemawianie w internecie, tak? Nagrywanie różnych materiałów wideo też będzie już troszeczkę łatwiejsze. Mi też to przychodziło, tak jak Ci mówiłem, łatwiej, bo ja już występowałem wcześniej i jakby dla mnie wystąpienie przed grupą ludzi nie było problemem. Ja sobie też tak, tak przywartościowałem, że zawsze wyobrażam sobie, że mówię do jednej osoby. Miałem sytuację, gdzie ja przykład występowałem, gdzie było ponad 300 osób na sali. Oczywiście miałem tremę, i w momencie, gdy myślałem sobie o tym, że jest to 300 osób, to delikatnie mnie to paraliżowało, ale rozumiałem to, że to nie jest tak, że ta osoba, która, która wygląda na taką, którą się nie boi, to nie są osoby, które się nie boją, tylko że one po prostu działają pomimo strachu. Strach jest po prostu automatycznie się w, w nas wyzwala, i ci, którzy działają, pomimo że ten strach się pojawia, to właśnie oni mają świadomość tego strachu, ale umią go sobie jakby pogłaskać i powiedzieć, okej, okay, to jest normalne, to jest jakaś pozostałość po tym człowieku pierwotnym, w ogóle to nie ma żadnego obecnie przełożenia na to, co się dzieje, no bo skompromitowanie się na przykład przed grupą 300 osób nie spowoduje, że umrzesz i coś ci się strasznego stanie, po prostu i zresztą też jakby twoja wizja tego, jak się skompromitujesz i nawet gdyby ktoś się tam przejęzyczył, nie wiem, przewrócił, to dla tej osoby jest to, nie wiem, koniec świata, dla większości jest to jakieś wydarzenie, o którym za chwilę zapomną. Więc też jakby nasza perspektywa Perspektywa jest tutaj mocno, mocno w takich czarnych barwach. Czwarta rzecz to jest to, że jeżeli się czegoś boisz, to warto sobie to rozbić na takie czynniki pierwsze i zrozumieć, dlaczego się danej rzeczy boisz, dlaczego boisz się danego zjawiska, czym jest w ogóle strach. Ja dlatego uwielbiam czytać książki, na przykład książki Harariego czy innych antropologów, którzy właśnie tłumaczą, jak funkcjonuje człowiek, jak funkcjonują nasze emocje, jak wyglądała ta nasza cała ewolucja. I wtedy zrozumiesz, że strach tak naprawdę wynika, strach przed wystąpieniami publicznymi, to jest strach przed odrzuceniem przez grupę. A boimy się odrzucenia przez grupę, dlatego, że uświadamiamy sobie jakby coś takiego, że jak będziemy przemawiali i się ośmieszymy, to ta grupa nas wyśmieje, wskaże nas palcami i my wtedy będziemy się czuli, jakbyśmy zostali wyrzuceni gdzieś tam powiedzmy z tej naszej społeczności, a to jest taki lęk pierwotny, gdzie kiedyś w plemionach, jeżeli ktoś, nie wiem, był ułomny, miał jakieś tam wady, albo albo podejrzewano go jakieś, nie wiem, czary, kontakty z diabłem i tak dalej, no to wrzucano go jako dziwaka. Poza, poza obszar danego premienia, poza daną wioskę, no i ta osoba w większości przypadków tego nie przetrwała, więc to jest to tak troszeczkę lęk, ukryty lęk przed śmiercią, co oczywiście w obecnych czasach nie ma żadnej racji bytu, bo już nie, nie funkcjonujemy w, te, w takich obszarach i w takich zależnościach. Bo po prostu nawet jeżeli ktoś by był wyrzucony poza społeczność z jakiegoś tam powodu, to i tak w samotności sobie w miarę poradzi. Aczkolwiek no, bycie samotnym też jest, no, wpływa na to, jak będziemy funkcjonowali. Aczkolwiek już nie drążąc tematu, chodzi o to, że po prostu. Ten lęk przed wystąpieniami, jak go sobie tak rozbijesz i zrozumiesz, jest mega, bardzo, bardzo irracjonalny. Więc boisz się czegoś, co, co cię krzywdzi, tak? No bo gdzieś tam blokuje Twój postęp, a tak naprawdę jest to tak irracjonalne jak to, że krzyczący szef kojarzy nam się naszemu mózgowi i takie mamy, nie wiem, wyrzuty adrenaliny, jakbyśmy zobaczyli dzikiego zwierza. No i tutaj zagrożenie w jednym i drugim przypadku jest całkowicie inne i jest tak samo nierealne. Z drugiej strony jeszcze mówiąc tutaj o tym takim niezrozumiałym strachu, to też myślę, że wielu z nas żyje w tym takim lęku, który gdzieś tam pojawił się w szkole, gdy musieliśmy przemawiać przed klasą i staliśmy przed dziećmi, które wiadomo, że reagują całkowicie inaczej emocjonalnie, które być może nas wyśmiały, ale musimy sobie uświadomić, że na przykład teraz mamy 30, 40, 50 lat i już nie jesteśmy dziećmi, i przed nami też nie ma dzieci. Ten element wyśmiania już się nie pojawia, aczkolwiek nasz mózg, no właśnie, zapamiętał sobie te pewne emocje z tamtych czasów, no i teraz ten lęk nam się gdzieś pojawia, więc on jest totalnie irracjonalny, dlatego warto go zrozumieć, warto go podać mu rękę i powiedzieć, że OK, rozumiem cię, i po prostu robić swoje, jeżeli chodzi właśnie o nagrywanie wideo. Jeszcze tutaj tragizmu do tej całej sytuacji dodaje to, że jeżeli ktoś na przykład zakłada firmę, chce. Chce budować tą markę osobistą, chcę budować rozpoznawalność na rynku. No to wielokrotnie robimy to, żeby pokazać innym, że na coś nas stać. Chcemy udowodnić gdzieś tam społeczeństwo, w którym się wychowaliśmy, w którym gdzieś tam tkwiliśmy, które może z nas wielokrotnie wyśmiało, nie wierzyło w nas i my chcemy tym osobom czy tej grupie pokazać: zobacz, ja potrafię to zrobić, na coś mnie stać. i Paradoksalnie opinia tych osób, która jest z jednej strony całkowicie dla nas nieważna, ona tak naprawdę blokuje ten nasz rozwój. No przykładowo, jeżeli ktoś gdzieś tam pracuje na etacie i mówi o tym, że założy firmę i wszyscy mówią, że ty się nie nadajesz, czy powiedzmy rodzina mówi, nie wierzymy w ciebie i ty chcesz im po prostu to pokazać. No jeżeli to, że nie nagrywasz wideo, nie nagrywasz codziennych relacji, nie używasz tego narzędzia TikToka, Reelsów i tak dalej do tego, żeby promować swój biznes, dlatego, że się boisz podświadomie opinii innych, to tak naprawdę ci, którym chcesz pokazać, że jednak cię na coś stać, oni tak, tak naprawdę gdzieś podświadomie ciebie blokują i powodują, że jednak tego, co chcesz osiągnąć nie osiągniesz albo będzie ci o wiele trudniej. Więc po prostu niech twoje ego tutaj, które przeważnie nam przeszkadza, niech ono ci właśnie da tego kopniaka motywacyjnego, że po prostu pokaż tym osobom i nie przejmuj się opiniami innych, bo tak naprawdę opinie Innych po pierwsze są najmniej ważne w tym wszystkim, a po drugie, tak naprawdę, nasze życie, Twoje porażki nikogo tak naprawdę za bardzo nie interesują. To jest chwilowy jakiś tam moment, kiedy te osoby może sobie podbiły swoje ego, bo nie wiem, skrytykują cię za jak wyglądasz na materiale wideo, ale za trzy minuty już tego nie będą pamiętały. I teraz pytanie: Czy jesteś w stanie jakby sprzedać, sprzedać te swoje marzenia, jakieś rzeczy, które chcesz w życiu osiągnąć, zmiana stylu życia, właśnie. Poddając się takiej opinii innych, gdzie ta opinia w ogóle nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Piąta podpowiedź, dzięki której być może łatwiej Ci się będzie nagrywało materiały wideo, to jest to, że nie stawiaj na idealny wynik. Czyli nie stawiaj na to, że nagrasz idealne wideo, nie nagrywaj perfekcyjnego wideo, tylko pomyśl sobie, że nagrasz pierwsze, drugie, trzecie, kolejne wideo, a potem ewentualnie jak będzie na to czas, to będziesz się zastanawiał albo zastanawiała, czy to wideo jest OK, czy jest ona jakiejś super jakości. Możesz po trzy, trzysetnym materiale wideo sobie zadać pytanie, może coś poprawię, nie wiem, jakościowo, technicznie, ale na początku nagraj tego bardzo dużo. Dlatego, że duża ilość nagrań spowoduje, że zaczniesz to robić szybciej, w bardziej taki pewny siebie sposób. Też twoja mowa ciała będzie tutaj, czy głos zabrzmi o wiele lepiej, dlatego, że nabierzesz po prostu pewności siebie. A to się robi nie przez jedno super nagranie, ale przez setki wielu średnich nagrań, które w międzyczasie staną się po prostu dobrymi nagraniami. Szósta rzecz, o której tutaj już trochę wspominałem, to właśnie to, że jeżeli się boisz nagrywania, bo boisz się oceny innych, co, co te osoby pomyślą o twoim głosie, o twoim wyglądzie i tak dalej, no to właśnie ten lęk przed nagrywaniem jest jakby sygnałem, że tracisz wiele innych okazji w swoim życiu, dlatego, że nie masz wielu rzeczy przepracowanych. Jeżeli nie akceptujesz swojego wyglądu, głosu i tak dalej, czy na przykład poziomu wiedzy, który masz, no to jeżeli dostaniesz jakąś szansę, przykładowo ktoś ci zaproponuje, że będziesz jego wspólnikiem, czy jeżeli pracujesz na etacie, ktoś ci zaproponuje, że może awansujesz, no to tak samo stwierdzisz wtedy gdzieś podświadomie, że się do tego nie nadaje, że nie jesteś godny, godna, że z takim wyglądem to nie ty, że może brakuje ci umiejętności, wiedzy, tak samo jak i do nagrywania, tak samo do brania na barki jakichś nowych wyzwań. Więc jakby to jest. Sygnał jakiegoś głębszego problemu, który oczywiście warto gdzieś tam sobie rozwiązać, na przykład idąc do psychologa, umawiając się na terapię, no bo jest to rzecz do przepracowania: jeżeli wstydzisz się siebie, nie akceptujesz swojego wyglądu, to tak naprawdę jest to coś, co warto sobie przepracować, bo to ci blokuje wiele rzeczy w Twoim życiu. Siódma podpowiedź, która może Ci pomóc, szczególnie jeżeli chcesz nagrywać sobie, powiedzmy, gdzieś tam w tak zwanym terenie, gdzie nie masz pewnej kontroli, czyli na przykład w parku, na spacerze, to bardzo fajnie jest wtedy wyjść sobie z jakąś osobą. Czyli ktoś ci towarzyszy, ktoś może Ci ciebie ponagrywać, lub może Ci po prostu być blisko Ciebie i może być takim towarzyszem. I wtedy będzie Ci po prostu raźniej i ten takie myślenie, że ludzie pomyślą, że to coś głupiego, bo idziesz na przykład, będąc na spacerze, idziesz sobie i mówisz do telefonu,

Jeżeli to jest dziwne, no to wtedy, jeżeli jest jakaś inna osoba przy tobie, będzie to gdzieś tam pomocne. Ósma rzecz, która mnie bardzo motywuje, to nie skupianie się na tym, że będę nagrywał albo nagrywała wideo, jakie ja wyglądam i tak dalej, tylko skupieniu się na tym, właśnie, żeby pomagać innym. Jeżeli masz jakąś wiedzę, jeżeli tobie się udało przejść jakieś procesy, tak na przykład jak mi, osiągnięcie ilość tam osób na Instagramie, czy prowadzenie firmy przez 12 lat, czy wiele innych rzeczy, które udało mi się osiągnąć, napisanie książki, nagrywanie podcastu, no to ja przeszedłem jakąś drogę od. A do B, tak? Do punktu B. No i teraz trzymanie dla siebie tej wiedzy, no to nie ma nic w tym fajnego i nie jest to, na pewno to nie zbuduje jakiejś mojej satysfakcji, że OK, mam wiedzę, ale się nią nie podzielę, no bo ludzie uwielbiają się dzielić i ty też coś takiego w sobie masz, że lubisz się dzielić wiedzą, i właśnie to możecie napędzać do nagrywania. Jeżeli to sobie przepracujesz, czyli zamiast zastanawiać się nad tym, jak ja wyglądam, że boję się występować przed kamerą, że ten, ten strach mnie paraliżuje, to właśnie może rozpal w sobie gdzieś tam, nie wiem gdzie to jest u ciebie, w brzuchu, te motyle, które właśnie ci będą ta misja, która będzie cię napędzała do tego, żeby właśnie nagrywać. Czyli pomyśl sobie, jak fajną i obszerną wiedzę masz, jak możesz pomóc innym, właśnie nagrywając te swoje przemyślenia, dzieląc się wiedzą, podpowiadając ludziom, co robią źle, jak mogło to zrobić o wiele łatwiej, szybciej. I wtedy dasz tym osobom wartość. Jakby te rzeczy techniczne, czy tam powiedzmy blokady jakieś psychiczne przestaną się liczyć, jeżeli przykryjesz je jakby właśnie tą chęcią do nagrywania, dzielenia się wiedzą. Zauważyłem też, że psychologicznie trudniej jest z czymś walczyć, czyli pozbywać się na przykład lęku przed wystąpieniami przed kamerą czy przed telefonem. Lepiej jest to zamienić, tą walkę lepiej jest zamienić w zastępowanie czymś. Jeżeli zastąpisz walkę z jakimś tam swoim lękiem, zastąpisz to niepohamowaną chęcią dzielenia się wiedzą, to wtedy ta chęć będzie silniejsza od tego lęku i nagrywanie przestanie być problemem. I dziewiąta podpowiedź to jest to, że nie myśl. Myśli to jest najgorsze cholerstwo, jakie cię może dopadać. Według jakichś tam badań chyba około 80% naszego codziennego życia, jeżeli chodzi o życie w sferze myśli, to większość tych rzeczy, tych myśli, o których które gdzieś tam mamy w naszej głowie, to są myśli negatywne. Więc wchodząc w świat myśli, zastanawiania się, czy to opublikować, czy to nagrać, jak dzisiaj wyglądasz, no to od razu się pakujesz w piekiełko, z którego później jest trudno Wyjść. Więc tak jak tutaj mówię, na, na początku po prostu nagraj, a później zacznij myśleć. Ja oczywiście też. Yy często wchodzę w taki, w taki moment, gdzie zamiast na przykład nagrać powiedzmy jakiś filmik, relacje, to zaczynam myśleć i wtedy po prostu się wirtualnie, tak jakbym się spoliczkował dwa razy i mówię Mirek, obudź się, rób swoje, przestań myśleć, bo w myśleniu nie ma nic dobrego. Myślenie jest ok, jako na przykład nie wiem, jakieś podsumowanie twojego dnia, ale jeżeli coś chcesz zrobić, wypisz sobie na kartce tematy, na które chcesz nagrywać, tak jak ja teraz na przykład nagrywam podcast, to jest pewien temat i ja nie siedzę, nie analizuję czy to warto nagrać, czy też tego nie warto nagrywać, po prostu to nagrywam i odbiorcy wtedy pokażą, czy to warto było, czy też nie. Chociaż to, jeżeli chodzi o, o to, czego chcą odbiorca, czego chcesz ty, to zawsze trzeba gdzieś tam spotkać się po środku, bo też nie może być tak, że to odbiorcy jakby decydują o tym, co nagrywasz, a z drugiej strony ty nagrywasz bez kontaktu z odbiorcami. Myślę, że gdzieś tutaj trzeba się po prostu spotkać po środku w tym wszystkim, jeżeli chodzi właśnie o nagrywanie różnych materiałów. Więc w momencie, kiedy pojawia się taki element rozmyślania, czy coś nagrywa czy też nie, to po prostu to najpierw nagraj i ewentualnie powiedz sobie, dobra, najpierw nagram te trzy materiały, później ewentualnie jak starczy czasu, to będę nad tym myślał, albo będę myślała. Przeważnie i tak nie masz na to czasu, ani chęci, więc działaj, bo najważniejsze jest działanie i podejmowanie wyzwań, popełnianie błędów i naprawianie w kolejnych nagraniach ewentualnych błędów, niż właśnie robienie tego wirtualnie w postaci przemyśleń na jakiś temat, bo przemyślenia będą cię paraliżowały. I tak podsumowując, uważam, że Kiedyś pamiętam, że była taka polska marketerka, która Wanda Loscott chyba na jak dobrze pamiętam. I ona kiedyś powiedziała coś takiego odnośnie płatności kartą, że jakaś tam osoba powiedziała, że ona z chęcią by dołączyła do jej klubu, ale ona nie potrafi zapłacić kartą, więc dlatego do niej nie dołączy. I ona wtedy powiedziała taką mądrą rzecz, że jeżeli nie jesteś w stanie nauczyć się płacić kartą, czy pójść do banku, żeby sobie taką kartę wyrobić, no to ten program szkoleniowy po prostu nie jest dla ciebie, bo tego nie chcesz, tak? bo jeżeli czegoś naprawdę człowiek chce, to zrobi wszystko, żeby to osiągnąć. I tak samo jest tutaj. Jeżeli nie nagrywasz wideo, a wiesz, że to wideo może ci pomóc, że jest, żyjemy w erze materiałów wideo, to tak naprawdę to, czego pragniesz, czy to będzie rozwój firmy, czy to będzie, nie wiem, wrzucanie etatu, czy przemeblowanie swojego życia na takie, którym jest, które jest Twoim wymarzonym życiem, to tak naprawdę po prostu tego nie chcesz. Po prostu Twoje marzenia o jakiejś tam zmianie to jest taki bufor, to jest takie gniazdko, do którego sobie wchodzisz, w którym jest ciepło, bo żyjesz sobie w świecie fantazji, ale tak naprawdę boisz się tego ryzyka, boisz się podjęcia tej pracy, zaryzykowania tego, że możesz ponieść porażkę, więc po prostu tkwisz w tej sytuacji, która jest dla ciebie męcząca, beznadziejna. Ale masz gdzieś tam jakiś swój bufor, że może kiedyś założę firmę, może kiedyś zacznę tworzyć treści, może kiedyś rozwinę swoje social media, może kiedyś coś zrobię. Do mnie naprawdę przychodzi wielu klientów, nawet nie wiem jak to zjawisko nazwać, ale mniej więcej to wygląda tak, że te osoby wiedzą mniej więcej. Y teoretycznie co warto robić i wtedy mi mówią Mirku ja chcę to robić, ale czy mogę to robić bez nagrywania wideo, bez pokazywania twarzy, bez, bez 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 tego i tego. Czyli chcę to osiągnąć, ale mam takie warunki, bez których podświadomie wiem, że i tak tego nie osiągnę, to się przynajmniej nie muszę starać. No właśnie nie. Jeżeli, jeżeli chcesz osiągnąć obecnie sukces, oczywiście można pisać bloga, można wrzucać tam zdjęcia i być może to by się udało. Nie, nie przypominam sobie, żeby komuś to w miarę wyszło w ostatnich czasach, więc każda albo coś nagrywa, pokazuje się przynajmniej, czy nawet nagrywa podcast, więc gdzieś tam musimy tą twarz pokazać, ten nasz wizerunek, przynajmniej głosowo. Tak żyjemy w takich czasach. Więc no, jest to mocne utrudnienie i praktycznie no, bez nagrywania wideo obecnie będzie nam naprawdę trudno prowadzić biznes i rozwijać. Nasz biznes. Więc może to właśnie chodzi o to, że jak znajdziesz swój ten powód, dlaczego i przestaniesz się oszukiwać, to też zaczniesz nagrywać. No bo jeżeli rzeczy łatwe, jeżeli nagrywanie dla ciebie. Jest rzeczą trudną, no to właśnie tą trudną rzecz musisz zrobić. Jak powiedział Kennedy, lot na Księżyc, nie wybieramy lotu na Księżyc dlatego, że jest to coś łatwego do zrobienia, tylko właśnie dlatego, że to jest, to jest coś trudnego. I dzięki temu, że podejmujemy trudne wyzwanie, możemy wykorzystać cały nasz potencjał, możemy się spiąć, bo jest to trudne. I tak samo jest tutaj. Rzeczy trudne wyciągają z ciebie najlepsze Twoje możliwości. Kryzys, o którym teraz dużo się mówi, jakieś tam powiedzmy recesyjne rzeczy, inflacja. Stopy procentowe, czyli wiele, wiele takich negatywnych symptomów z rynku. Oczywiście one są negatywne, ale z drugiej strony pozytyw w tym wszystkim jest taki, że wiele osób po prostu wydobędzie z siebie ten potencjał, który przeważnie jest uśpiony w tych dobrych czasach. Więc tak samo jest z wideo. To właśnie może być ten element, który. Pozwolić Ci nauczyć się siebie na nowo, odkryć swój potencjał. I też bardzo często jest to pomijane, że nagrywając materiały, czy tak jak ja teraz nagrywam ten podcast, nie tylko dajemy innym ludziom wartość, dzieląc się jakimiś swoimi przemyśleniami, ale też bardzo dużo dajemy sobie wartości, no bo spędzenie godziny na tym, że, czy 30 minut na nagrywaniu jakiegoś materiału, swoich przemyśleń, poukładania jakiejś swojej wiedzy, też będzie Ciebie bardzo rozwijało, no bo wtedy dochodzi do wielu ciekawych procesów, które Ciebie rozwijają, Więc też nie tylko nagrywasz wideo dla innych, ale też nagrywasz dla siebie, bo rozwijając innych przy okazji rozwijasz także siebie. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu internetowego sprzedawców. Jeżeli dotrwałeś albo dotrwałeś tutaj do końca, napisz mi gdzieś tam komentarz. Mirku, przesłuchałem albo przesłuchałem tego podcastu do końca i słyszymy się w kolejnym odcinku w poniedziałek o 7.15. Do usłyszenia. Z tej strony Mirosław Skwarek. Cześć.